Cześć, witajcie, z tej strony Jakub, witam was serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak naprawić pasek start razem z menu start w Windows 17. Oczywiście mówię tutaj naprawić trochę w takim, można powiedzieć, bardziej żarcie, w takim sarkazmie, ponieważ pasek oczywiście działa dobrze, ale żeby przesunąć go tak, jak w tym momencie widzicie, na prawą stronę ekranu, no w zasadzie nie da się, więc trzeba korzystać z dodatkowych programów. I dzisiaj pokażę wam, jak taki program zainstalować, jak to poustawiać. Tak jak widzicie, pasek można sobie przesunąć na przykład na prawą stronę ekranu, co klasycznie w Windows 11 jest niemożliwe, więc to już jest pierwsza zmiana. Druga, tak jak widzicie, możemy na przykład sobie zmienić ikonkę startu, co jest mało istotne, ale mimo wszystko można. No i samo menu start możemy zrobić tak, że wyglądało jak na przykład w Windowsie 7. No i myślę, że dużo osób wolałoby takie klasyczne menu start jak w Windowsie 7, więc no poradnik na pewno jest skierowany do takich osób. No i cóż, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy zainstalować program, który pobierzemy sobie z przeglądarki. Nazywa się on Start All Back, czyli właśnie programik, który pozwala przywrócić menusy z Windowsów poprzednich do Windowsa 11. Niestety tutaj jest bardzo ważna i dość smutna sprawa dla osób, które lubią darmowe oprogramowanie, a to dlatego, że sama aplikacja jest niestety płatna i jeżeli wejdziemy tutaj na dole w link, to zobaczymy cenę. Co prawda cena jest naprawdę niska w sumie i jest to licencja dożywotnia, tak jak widzicie, więc wychodzi $5, czyli to będzie jakieś pewnie około 20 zł na jeden komputer, więc to nie jest tak źle, ale mogło być oczywiście darmowo, tak jak wszyscy lubimy, żeby za darmo wszystko było, aczkolwiek no niestety. Mimo wszystko programik możecie sobie tak czy siak pobrać i przetestować go przez 100 dni, więc to nie jest okres próbny na tydzień, tylko na 100 dni, więc no naprawdę dobrze to brzmi. Zatem sobie pobierzmy go, ja od razu dam, żeby otworzył się po ściągnięciu. Zainstaluję, no niech będzie tylko dla mnie, nie ma to większego znaczenia w moim przypadku, szczerze mówiąc, bo mam tylko jednego użytkownika na komputerze, ale wybieracie sobie w każdym razie tamtą opcję, czy dla wszystkich użytkowników, czy tylko dla siebie. Tak jak widzicie, aplikacja od razu się odpala, tutaj nawet nie było instalatora tak naprawdę, on szybko sobie przeskoczył. Możemy sobie wybrać początkowy motyw, czy nasze menu start ma wyglądać jak w Windows 11, jak w Windowsie 10, czy w Windowsie 7. Oczywiście to nie jest tak idealnie taki sam wygląd, tylko jest podobny. Gdy wybierzemy sobie jak w Windows 11, w sumie nic się nie zmieniło. W Windowsie 10, jak widzicie, troszeczkę pasek jest bardziej szary i inny na pewno jest przycisk tutaj Start. Nie wiem, czy się jeszcze tak nie oddziela. Tutaj też się oddziela? Właśnie. Jeszcze na Windowsie 10 tutaj się tak oddzielają ikonki, takie kreseczki mają po bokach. I mamy też w stylu Windowsa 7, czyli no taki stary pasek Start z, tak jak widzicie tutaj, starym takim menu. Też oddziela się takimi paseczkami każda ikonka. W Windowsie 10 oczywiście też mamy menu troszeczkę inne, trochę mało Windowsowo dziesiątkowe, bardziej jak w Windowsie 7, ale też fajne, jeżeli ktoś lubi te starsze. Ja biorę w Windows 11, bo ogólnie Windows 11 bardzo mi się podoba i tak samo ten pasek start mi się podoba, tylko są detale, których trochę nie toleruję. Ale dobra, przejdźmy w takim razie sobie do następnej zakładki w naszym programie Start All Back. I wchodzimy sobie w menu start i tutaj możemy sobie po pierwsze w ogóle włączyć albo wyłączyć ten klasyczny menu start, więc jak wyłączymy, to wracamy do tego klasycznego okienka z Windowsa 11, więc tak by to wyglądało klasycznie. Jeżeli to włączymy, wtedy możemy sobie konfigurować i mamy nasze takie stare jakby okienko, powiedzmy z Windowsa 7 mniej więcej. Możemy sobie oczywiście zmienić tutaj wizualny widok domyślny na Plain 8 oraz na Windowsa 7. One jakoś mocno od siebie nie różnią. Kwestia tego, co wolicie. Rozmiary ikonek możemy sobie zmniejszyć, zwiększyć i to już od was zależy, czy chcecie małe, czy chcecie medium, czy chcecie large, czyli L-kę.
To już od Was zależy, co byście woleli. Możecie też zwiększyć sobie liczbę ikon, wtedy one będą się tutaj pojawiać. No i tak jak widzicie, pasek też, znaczy menu start się rozciągnie do góry. Będzie bardzo wysokie w sumie, więc tutaj sobie sami to konfigurujecie. Możecie użyć jeszcze innych dużych ikon. Możecie wyświetlić jako menu wysuwane w stylu Windowsa XP. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. A chyba jest taka animacja, tak mi się wydaje, trochę inna, ale mogę się mylić. Możemy wyświetlać nowoczesne aplikacje w folderze. W zasadzie ciężko powiedzieć, co to jest. Zmienić kolejność sortowania. No to to, jak sama nazwa mówi. Możemy zaznaczyć nowo zainstalowane programy. Czyli będzie tutaj taka informacja, że jest nowo zainstalowany. Otworzyć pod menu po zatrzymaniu wskaźnika, czyli jak najedziemy teoretycznie chyba na jakiś eksplorator plików. O, tak jak widzicie, to się rozsuwa, nawet nie muszę klikać, tylko wystarczy, że najadę myszką i się rozsuwa po prostu ten menu po boku. Kolejne mamy szukaj w programach i ustawieniach, to już oczywiście dotyczy tej całej opcji szukaj, przeszukaj foldery publiczne, użyj menu wysuwanego wyszukiwania, aby uzyskać więcej wyników. Nie wiem co to, ale pewnie jeżeli korzystacie z wyszukiwarki tutaj, to może Wam się przydać, sobie potestujecie. Tutaj możemy sobie ustawić, jakie elementy z prawej strony mają się tutaj pokazywać. Ja osobiście nie będę korzystał z tego menu, więc nie będę tutaj Wam wszystkiego włączał i wyłączał, ale no możecie sobie poustawiać, na przykład powiedzmy, że pobrane nie chcemy, to one teraz stąd zniknie i już tutaj nie ma folderu pobrane. To taki klasyczek. Możecie sobie ustawić pod siebie, tak jak lubicie po prostu. Akcja przycisku zamykanie, czyli gdy naciśniemy przycisk zamknij, to czy komputer ma się zamknąć, czy może coś innego ma zrobić. Tu dalej dowolność wasza, co chcecie. Wydaje mi się, że zamknij brzmi najbardziej sensownie i to raczej chyba najlepiej sobie zostawić. Ja osobiście sobie tą opcję w ogóle całkowicie wyłączam, bo lubię okienko z Windowsa 11, podoba mi się ogólnie wizualnie, cały czas mówię tylko, że największy problem jest to, że to jest proponowane, to powinno w ogóle zniknąć, powinna być taka opcja, że można to wyłączyć, no ale dobra. Przechodzimy sobie do paska zadań i tutaj mamy już opcje dotyczące samego paska zadań na dole. Po pierwsze mamy style wizualne, czyli tak jak wcześniej możemy sobie ustawić w stylu bardziej Windowsa 10 albo coś w stylu bardziej Windowsa 7. Tutaj akurat to się chyba najbardziej zmienia taki kolor, tak jak widzicie. Tu jest taki bardziej stały biały, można powiedzieć, taki nieprzeźroczysty. Jak damy na Windowsa 10, to on już jest trochę przeźroczysty, a na Windowsie 7 jest w ogóle taki jakby gradient. Jest tutaj szary, a tutaj po bokach jest szary, a po środku jest biały. W taki sposób. Ja osobiście uważam, że domyślny jest najlepszy. Rozmiary ikon, czyli klasycznie możemy sobie dać nawet takie gigantyczne ikonki, możemy sobie dać też bardzo malutkie, jeżeli lubicie mały pasek start. Ja kiedyś bardzo korzystałem z tego paska małego, dużo, teraz raczej nie za bardzo. Mi się wydaje, że MK jest taka odpowiednia. Mamy też marginesy ikon i tutaj mam taki problem, że chyba nie do końca wiem, co to robi. Aha, już teraz wiem, dobra. Po prostu jak daleko od siebie ikonki mają być, to kwestia chyba gustu, każdy sobie może ustawić, powiedzmy SK jest ok. Kolejna sprawa, możemy sobie ustawić inny przycisk Windowsa, na przykład możemy ustawić taką konieczynkę, możemy ustawić ikonkę z Windowsa 10, ikonkę z Windowsa 7, a ta to nie wiem nawet z czego może być, no i oczywiście z Windowsa 11, więc zostawimy sobie z Windowsa 11. Kolejne dwie opcje w zasadzie nie wiem, co dokładnie robią, bo klikałem w nie dość sporo i nigdy nie zauważyłem żadnej konkretnej różnicy, więc jeżeli chodzi o te dwie opcje, to nie wiem, co one robią. Być może wy wiecie i dacie mi znać w komentarzu, ale myślę, że nie jest to najbardziej istotną rzeczą w tym poradniku. Za to istotne są kolejne opcje, tak jak widzicie, lokalizacja paska zadań na ekranie. To jest opcja, którą Microsoft usunął i na razie nie zapowiada się na to, żeby mieli ją przywrócić i jest to bardzo niezrozumiałe. Czyli pasek możemy sobie przesunąć na przykład do góry, możemy go przesunąć po prawej stronie, możemy go przesunąć po lewej stronie, jakbym jeszcze trafił, po lewej stronie. I możemy sobie go po prostu ustawić w takim miejscu jak chcemy, powiedz sobie, że po prawej, bo tam też taki mały paseczek od tapety miałem, więc idealnie i pasek teraz zasłania. I tak jak widzicie, wreszcie jest możliwość ustawienia paska start z boku i to jest super i ten
programik dzięki temu w zasadzie warto by było chyba kupić, bo normalnie ciężko jest ustawić pasek start po której stronie, pomimo że kiedyś w Windowsach to było, no po prostu zawsze to było. Kolejną opcją to mamy etykiety i w zasadzie tutaj, tak jak widzicie, etykiety po prostu będą się pojawiać przy ikonce, gdy pasek zadań jest pełny, w sumie nie jest pełny, ale się pokazuje, albo zawsze ukrywa etykiety. Ja uważam, że ukryć etykiety najfajniej. Etykiety są w zasadzie, mi się wydaje, bezużyteczne. W sensie, jak musielibyście pracować na bardzo, bardzo, bardzo dużej ilości ikonek jakiejś aplikacji, musielibyście nie ogarniać ich i wtedy właśnie takie podpisy by wam się przydały. No tak poza tym myślę, że jak na co dzień sobie gdzieś tam coś gracie, coś sobie tam nawet montujecie na YouTube'a czy coś w tym stylu, to tych okienek nie macie za dużo otwartych naraz i te etykiety są zbędne. Oczywiście mamy coś takiego jak centrowanie ikon i tutaj mamy też opcje takie poboczne, czyli klasycznie jest tak, że jak damy sobie wycentrowanie, to centrują się wszystkie ikony, ale możemy sobie wycentrować je bez tych przycisków takich typowo systemowych, czyli ta wyszukiwarka, tutaj te widżety i podgląd tych pulpitów zdalnych, no i oczywiście przycisku start. I wtedy to jest takie oddzielone, że na górze są takie przyciski, po środku są aplikacje i na dole mamy resztę tych ikonek. To już też kwestia, co lubicie. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna opcja. Możemy podzielić to na segmenty, tak jak to było w aplikacji Rounded TB, o ile dobrze pamiętam. Nie zwracajcie tutaj uwagi na tę białą kreseczkę po prawej stronie. Ona jest po prostu od tapety została i przez to ona jest. Normalnie oczywiście są takie segmenty. Trochę takie segmenty jak w, jak to się nazywa, macOSie. Mamy też jeszcze taką podręczną opcję, czyli że możemy sobie zrobić tylko pojedynczy segment i tylko ten na środku po prostu się pojawi. Mi się wydaje, że w ogóle jak już to trzy są spoko, bo są najbardziej użyteczne, ale to wygląda dość źle, więc chyba najlepiej wcale. Mamy coś takiego jak dynamiczna przejrzystość i to jest bardzo fajne, bo robi nam pasek start przeźroczysty. A jeżeli wejdziemy w jakąś aplikację i damy ją na pełny ekran, to wtedy pasek robi się, tak jak widzicie, w tym momencie biały. Jeżeli oczywiście macie ciemny motyw, to zrobi się czarny. Ale bardzo fajna opcja, bo jest to coś takiego właśnie, że robi się pasek przeźroczysty, ale tylko w momencie, kiedy jesteśmy na pulpicie, więc jeżeli korzystacie z animowanych tapet, to wtedy ta opcja jest super, w ogóle rewelacyjna. Jeżeli nie używacie animowanych tapet, to w zasadzie nie wiem, czy chcecie, wolelibyście przeźroczysty pasek, czy nie. No i to też, jeżeli chodzi o tę aplikację, załatwia ten problem, o którym mówiłem w poradniku z właśnie jak zrobić przeźroczysty pasek w Windows 11, że Windows 11 w klasycznym pasku ma taki jakby cień i nawet jak się zrobi przeźroczysty pasek, to zostaje taka mała czarna kreseczka. A jeżeli korzystacie z tej aplikacji Start All Back, którą teraz wam pokazuję, to tego paska nie ma, jest idealnie przeźroczysty pasek, tak jak powinien być. Ja sobie oczywiście zostawię biały, bo tak jak zawsze powtarzam w poradnikach, mi się osobiście ten biały pasek naprawdę podoba w Windows 11. Mamy jeszcze takie opcje do eksploratora, no i to są w zasadzie tylko takie paski do narzędzi, które możemy też sobie wzorować na Windows 11, na Windows 10, na Windows 7. Jakiś efekt Miki na górze, nie mam pojęcia co to jest. Klasyczne pole wyszukiwania to do wyszukiwania plików, może ktoś woli takie klasyczne. Mamy tutaj też takie klasyczne menu kontekstowe, czyli powrót do przeszłości. Przywróć elementy panelu sterowania, to też klasyczny powrót do przeszłości. I pomaluj wszystko akcentującym kolorem, no to będziemy malować sobie, tak jak widzicie, na przykład nawet w tej aplikacji, czyli zmieniło się na taki żółto-pomarańczowy, bo taki mam kolor akcentowy. Ja sobie to odznaczę. Nie podoba mi się, tak szczerze mówiąc, takie wszędzie ten sam kolor akcentu. Już wolę, jak aplikacja ma jakieś swoje kolory. No i w zasadzie to, jeżeli chodzi o taką personalizację, to wszystko, bo mamy tutaj jeszcze ustawienia zaawansowane, z których w zasadzie ja nie korzystałem, więc tutaj nie będę się o tym wypowiadał, chociaż tak widać jakaś przeźroczystość i kolor pewnie można sobie tutaj pozmieniać, żeby ten pasek był na przykład mniej przeźroczysty albo więcej. Jakieś zachowaj ostatnio programy, dokumenty. Nie wiem do końca gdzie one się zachowają, jak to będzie działać,
ale to w zasadzie możecie sobie przetestować. Ja nie chcę tej opcji wam tutaj pokazywać, ale powiem wam o tym, że jeżeli chcielibyście Start All Back wyłączyć, no to wtedy musicie tutaj nacisnąć w właśnie zakładce zaawansowane ten na dole przycisk wyłącz dla bieżącego użytkownika i wtedy tutaj jest napisane wylogowanie się z systemu, ale z doświadczenia wiem, że trzeba zrestartować komputer całkowicie, bo inaczej wam po prostu to nie zadziała i tak czy siak po wylogowaniu i zalogowaniu dalej będzie Start All Back. Jeżeli chodzi o zakładkę o programie na końcu, to tutaj możemy sobie aktywować nasz klucz. Tak jak widzicie, ja mam jeszcze 62 dni, więc 100 dni jest naprawdę sporo czasu, żeby sobie przetestować. No i jeżeli byście chcieli sobie kupić taki kluczyk do tego programu, to $5, wydaje mi się, że cena jest ok. Jeżeli dostajecie kieszonkowe, jeżeli jesteście osobami starszymi, nie wiem, palicie papierosy czy coś w stylu, czy coś w tym stylu, to w zasadzie to jest jednokrotne odłożenie jakichś tam 20 zł, kupienie sobie tej licencji i macie tą licencję już dożywotnio na zawsze. Więc wydaje mi się, że cena nie jest wygórowana i naprawdę fajne jakieś tutaj opcje w tym programiku są i warto akurat za nie zapłacić. I na koniec jeszcze tutaj, już tak bo zauważyłem, możemy sobie sprawdzać tutaj dostępność aktualizacji. Nie wiem, na ile to istotne dla was, bo kwestia tego, czy akurat będą jakieś większe zmiany, czy tylko jakieś łatanie błędów, ale tutaj możecie też sobie zaktualizować. No i to tyle. Tak jak widzicie, prosta, szybka konfiguracja. Jeżeli byście chcieli sobie włączyć w ogóle ten konfigurator, to jeżeli dobrze pamiętam, jak wejdziecie tutaj w właściwości, dokładnie tak, to od razu włącza się Start All Back, czyli prawym na pasek i właściwości i macie od razu ustawienia paska start i w ogóle tej aplikacji. Także mam nadzieję, że tym poradnikiem wam pomogłem. Co prawda program płatny, ale przez 100 dni możecie pokorzystać sobie za darmo, możecie zobaczyć. Możliwe też, że po 100 dniach na przykład Microsoft wreszcie doda opcję przesuwania paska na lewą, prawą stronę i na górę ekranu, czego w tym momencie nie chcą dodać, nie wiadomo dlaczego. I wtedy po prostu zrezygnujecie sobie z tej aplikacji całkowicie. To już od was zależy. Ja mimo wszystko programik polecam. No i to już. To tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.